Szykuje się ogólnopolski protest rodziców, którzy sprzeciwiają się reformie oświaty. W piątek, 10 marca, w wielu miastach rodzice w geście sprzeciwu nie poślą dzieci do szkół. Od decyzji rodziców będzie zależało, czy ich dzieci będą mieć cały dzień wolny od szkolnych zajęć, czy opuszczą na przykład 2 godziny lekcyjne. Wielu rodziców 10 marca ubierze dzieci na czarno. Będziemy te akcje przygotowywać w skali całego kraju, czyli jeżeli jest ten 10, podjęliśmy taką decyzję, że robimy to 10, to i Gdańsk, i Warszawa, i wszystkie te struktury, które mają, robią takie akcje. Rodzice zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach i inicjatywach zawiązali Krajowy Komitet Koordynujący Akcję Protestacyjną. Wśród koalicjantów znalazło się Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców oraz m.in. Ruch Rodzice Przeciw Reformie Edukacji czy inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar. Wspólnie nie pozwólmy zniszczyć edukacji naszych dzieci, a nie zmarnować ich szans na przyszłość. Rodzice wspierają także działania Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w całym kraju zbiera podpisy pod wnioskiem o zwołanie referendum przeciw reformie. ZNP w kraju zebrał już ponad 150 tysięcy podpisów. Działacze podkreślają, że do końca marca z pewnością zbiorą więcej podpisów niż wymagane 500 000. Ludzie z własnej inicjatywy dzwonią do Związku Nauczycielstwa Polskiego i pytają, czy mogą przyjść po listy, czy mogą zbierać te podpisy sami. Właśnie przed chwileczką podeszła też pani, starsza pani, która wzięła listy w związkach i przyniosła tutaj wypełnione, oddając te podpisy. Zainteresowanie mieszkańców miasta jest bardzo duże i zaangażowanie również. Przeciw reformie głośno protestują również partie opozycyjne oraz stowarzyszenia i organizacje, które utworzyły komitety referendalne. Przypominamy, w Zielonej Górze w skład takiego komitetu weszło aż 14 ugrupowań, w tym zarówno duże partie polityczne jak Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, ale także mniejsze ugrupowania. To jest taka akcja pokazania mieszkańcom, że my cały czas nad tym pracujemy, ale bardzo chętnie ludzie zabierają listy, przynoszą, podpisują. Te dane ciągle spływają, więc jestem przekonana, że tę liczbę zbierzemy. No i mamy przed sobą miesiąc pracy, ale sądzę, że efektywnej. W najbliższą sobotę w akcję protestacyjną aktywnie włączy się także Sojusz Lewicy Demokratycznej. Działacze w całym kraju będą zbierać podpisy pod wnioskiem o zwołanie referendum. W regionie swój udział w akcji potwierdzili działacze SLD, m.in. z Gorzowa, Nowej Soli i Międzyrzecza. Pokażemy się oficjalnie, że tak powiem, na ulicach miast w sobotę najbliższą, między godziną 12 a 15, no w różnych miejscowościach naszego województwa lubuskiego, ale i też całego kraju. Wojewódzki Miejski Komitet Referendalny w każdą środę około południa zbiera podpisy na Starówce przy pomniku Bachusa. Nie tam lepiej? No, emerytura, to może...